dobry. Dodatkowa ochrona i wydzielono odpowiednio zabezpieczone miejsca parkingowe. Ochrona, no jak to? W ten sposób pracownicy szpitala, którzy od kilkunastu dni walczą o przywrócenie dyrektora Taborskiego na stanowisko, oczekiwali na przyjazd marszałek Elżbiety Polak. Zapewniliśmy wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa dla radnych, którzy obawiali się o swoje bezpieczeństwo na terenie szpitala w trakcie dzisiejszego spotkania. Te środki ostrożności to odpowiedź na ten komunikat Urzędu Marszałkowskiego. W jego treści czytamy, że marszałek nie akceptuje organizacji debaty w prywatnej sprawie Waldemara Taborskiego i że w trosce o bezpieczeństwo pacjentów nie weźmie udziału w zaplanowanym na dziś spotkaniu. Ktoś wykrzykiwał, że jak przyjdzie do naszego szpitala, to się załatwimy. Przypominamy, termin dzisiejszego spotkania ustalono w poniedziałek podczas sesji Sejmiku Województwa. Miejsce i czas wspólnie wyznaczyli radni, zarząd województwa i pracownicy szpitala. To potwierdził obecny na tym spotkaniu przewodniczący Sejmiku. Właśnie w tej formie zostało uzgodnione podczas ostatniej sesji. Spotkali się szefowie wszystkich klubów i członkowie prezydium Sejmiku w obecności pani marszałek. Dzisiejszym zachowaniem radni Sejmiku i zarząd województwa dobitnie pokazali swój stosunek do tej sprawy. Na spotkaniu oprócz Fiedorowicza pojawiło się tylko dwóch radnych. Po prostu zwaliło nas z nóg. W komunikacie, w którym Elżbieta Polak tłumaczy, dlaczego nie weźmie udziału w debacie, pojawia się też akcent polityczny. Bogusława Kornowicz i Robert Górski, którzy reprezentują związki zawodowe, są kandydatami w wyborach do Rady Miasta z Komitetu Janusza Kubickiego. Urząd Marszałkowski zaznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo wpisania debaty w kampanię wyborczą na terenie szpitala. Nikt dotychczas nie wiedział, szanowni państwo, że w ogóle ja będę startowała z jakiejkolwiek listy i gdziekolwiek, dlatego że propozycje wystartowania do Rady Miasta ja dostałam, szanowni państwo, nie wiem, w listopadzie, w grudniu. Na spotkanie zaproszono również wojewodę Katarzynę Osos. Niestety nikt z Urzędu Wojewódzkiego nie pofatygował się do Zielonej Góry. Emocje. Mimo braku drugiej strony sporu, obecni na sali przedstawiciele związków zawodowych, radni Sejmiku oraz prawnicy dyskutowali. Waldemar Taborski po raz kolejny, powołując się na opinie prawne, podkreślał swoją niewinność. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością na tej sali twierdzę, nie złamałem prawa w żadnym wypadku. W trakcie debaty mecenas Kazimierz Pańtak, który reprezentuje Taborskiego, zaznaczył, że były dyrektor szpitala został decyzją sądu ze skutkiem wstecznym wykreślony z KRS i w 2008 roku nie był członkiem Rady Nadzorczej spółki, która prowadziła działalność konkurencyjną dla Szpitala Wojewódzkiego. Stąd jego odwołanie jest bezpodstawne. Jak ktoś ma internet, proszę wejść na tę spółkę, podam numer. Pana został dzisiaj wykreślony na przyczyn, o których mówiłem, że nie był albo kadencja wypadła. Proszę wejść na internet pana Taborskiego. Nie ma w Radzie Nadzorczej. W tej chwili podam numer KRS-u. Kto ma internet, proszę wejść i możecie to sprawdzić. Były dyrektor szpitala zwrócił się do przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego o to, aby ponownie rozpatrzyli decyzję o jego odwołaniu. Taborski domaga się, aby ta procedura była przeprowadzona zgodnie z europejskimi standardami. Były dyrektor chce możliwości składania wyjaśnień oraz chce, aby w normalnym trybie stanowisko urzędu rozpatrzyła Rada Społeczna Szpitala. Ogromny szacunek.